Przyjaciele, potrzebujecie narodzić się na nowo. Bez względu na to, jak dzisiaj żyjesz, bez względu na to, kim dzisiaj jesteś, bez względu na to, co dzisiaj i teraz jest dla ciebie ważne, bez względu na to, jakie masz poglądy i bez względu na to, co myślisz o tym, że tu jesteśmy, musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo, jeżeli w ogóle chcesz doświadczyć Boga, bo Bóg dał ci wolną wolę i tym samym związał sobie ręce i to ty decydujesz. I jeżeli chcesz doświadczyć Boga, musisz narodzić się na nowo. Potrzebujesz oddać życie Jezusowi. Musisz zgiąć swoje kolana przed Bogiem i powiedzieć: przepraszam, że żyłem bez ciebie. Wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Zbawiciela. To jest jedyna droga do nieba. Przyjaciele, żadne religijne uczynki was nie uratują. Żadna msza wam nie pomoże. Musisz tu na ziemi oddać życie Jezusowi. Dzisiaj masz szansę narodzić się na nowo. Dzisiaj przybliżyło się do ciebie królestwo. Dzisiaj masz okazję poznać Boga, poznać Jego moc i poznać życie, które On daje. Ale to jest dostępne tylko w Jezusie. Tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Możesz narodzić się na nowo tylko dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu i po 3 dniach wstał z martwych. Żaden święty na tej ziemi nie zapewnił ci nieba, żaden. Żaden święty cię nie uzdrawia. Modlitwy do świętych to jest bzdura. Uzdrowienie jest w krzyżu Jezusa Chrystusa. Nie musisz błagać na kolanach żadnego człowieka, żeby dał ci zdrowie. Nie, to głupota. Po prostu zawołaj do Jezusa. On umarł na krzyżu i zmartwychwstał, żebyś ty mógł żyć. On pozwolił się biczować, pozwolił się sponiewierać, pozwolił się upodlić, po to, żebyś ty mógł być z nim wywyższony na krzyżu, rozumiesz? On poszedł tam zamiast ciebie. Jeżeli popełniłeś chociaż jeden grzech, to zasługujesz na śmierć, bo jest napisane, że karą za grzech jest śmierć. Ale Jezus po to poniósł śmierć, żebyś ty już nie musiał tego robić. Cały sprawiedliwy gniew Boga spadł na Jezusa. Po prostu uwierz w to, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy i wstał z martwych po 3 dniach. Uznaj, że Jezus jest twoim Panem od dzisiaj, a narodzisz się na nowo i nie będziesz miał już na sumieniu żadnego więcej grzechu już nigdy. Po prostu uwierz, że Jezus umarł za grzechy, które popełniłeś, popełniasz i popełnisz. Moc Boga jest dla ciebie dostępna, ale tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Przyjaciele, ja kiedyś myślałam, że skoro chodzę do kościoła, to wszystko jest okej. Ale okazało się, że jest bardzo nie okej, bo nie znam Jezusa. I tego dnia, kiedy zrozumiałam, że Go nie znam, przeprosiłam Go, że żyłam bez Niego. Oddałam Mu swoje życie i narodziłam się na nowo. I dziś jestem bardziej pewna tego, że idę do nieba, niż tego, że urodziła mnie moja matka, rozumiecie? Ja jestem tego bardziej pewna, bo ja poznałam Jezusa osobiście. Wiecie, dla mnie Jezus to nie jest jakaś historyjka, którą ja usłyszałam. Ja Go poznałam osobiście. I ty też możesz tak mieć. Ja w ogóle nie chcę, żebyś ty tylko zaakceptował intelektualnie to, co ja mówię. Ja chcę, żebyś ty się spotkał z żywym Bogiem. Ja chcę, żebyś ty osobiście spotkał się z żywym Bogiem i narodził się na nowo i stał się obywatelem nieba i doświadczał cudownej Bożej łaski. To jest dla ciebie dostępne. Jeszcze dzisiaj wybierz Boga, bo to twój wybór. Bóg już wszystko zrobił. Jeszcze dzisiaj oddaj Mu swoje życie. Dzisiaj jest dla ciebie dniem zbawienia. Amen.